No kochani, Damian już wstał, jest 22. I nie wiem, co ja mam z nim zrobić o tej porze. Chciałabym, żeby już urodził, ale to tak prędko nie nastąpi chyba. Zobaczcie, mamy karaluchy. O no. I chyba rachunki, no. Idziemy pozabijać w środku nocy karaluchy. Ja w ogóle powiem tak, jeszcze nie mam nic zmontowane. Jak to nagrywam? Z tymi scenkami wszystkimi. I nie mam pojęcia, czy te scenki pojawią się w osobnym odcinku, czy pojawią się przed tym odcinkiem, czy w trakcie tego odcinka. No więc tak. Trudno mi teraz też tak się odnieść do tego. Ale mam nadzieję, że wam się podobają moje pomysły. Czemu się Damian... No nie, tu się wszystko baguje w tym domu. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Na pewno niski. Cóż, najwyżej ten odcinek będzie dłuższy. Albo ostatecznie go podzielę na pół, tak jak podzieliłam sobie odcinek z trójeczki. Aha, i będzie ją zrobić, bo oczywiście nasza pandzia jest tutaj z nami. Trzeba o nią dbać teraz, jak Anielki nie ma. Troszkę się z nią bawimy. Chcesz uciec nam, pandziu? O. Przyspieszmy to. Teraz może... Nie, bo jest... Dobra, jest pierwsza w nocy. Chcę zadzwonić do Balbiny, żeby dowiedzieć się, czy może policja ma jakieś nowe informacje na temat zniknięcia Anieli. No ale chyba jest troszkę za późno i Balbina mogłaby się zirytować. Chociaż oni i tak mają napiętą sytuację między sobą, więc jak się zirytuje, to nic nadzwyczajnego. Sam sobie musisz ugotować, bo lokaj przychodzi dopiero rano. Wyobraź sobie, że o tej porze się śpi na mnie, nie? Ale kto wie, może teraz zacznie rodzić. Tak, czekam na ten poryw, jak nie wiem. No ale nawet nie mam jeszcze imienia, kompletnie. Nie spodziewałam się tego. Teraz będę myśleć, jak można nazwać małe kosmiczne dziecko, chłopca albo dziewczynkę, hm? Nie mam pojęcia. Jezu, już jest brudny. Ale też jest już śpiący, więc znowu go położę spać. O, brzuch mu jeszcze się powiększył, pokaż. Jaki brzuchol. Boże, jakie to jest dziwne i głupie, że on jest w ciąży. To mi w ogóle nie pasuje do tej serii. Kompletnie. Nie tak miało być, nie tak to miało wyglądać. Damian miał dziecko mieć z Angeliką tylko. Jedno. Ale oczywiście gra postanowiła sama mi tutaj pomóc w rozwijaniu fabuły. To nie ja jestem reżyserem, to Simsy same sobie reżyserują rozgrywkę. Nic się chyba już na to nie poradzi. Sobie skorzystaj. I możesz sobie zjeść. Chyba podzielę ten odcinek po prostu na pół, bo już jestem tak ciekawa, że nie chcę przerywać, dopóki Damian nie urodzi. Nie wiem, kiedy to opublikuję, kiedy to w ogóle zmontuję, ale może dostaniecie takie odcineczki w prezencie na święta. Dwie części. Zobaczymy, bo nie wiem, czy też święta w ogóle będę mogła opublikować. Ale może się uda. Już ósma, Damian, nie wstajesz? Tak nigdy długo nie śpisz. On już, patrzcie, tęskni za pracą, ma tylko marzenie, żeby do niej iść ciągle. A tu nie ma, kochanie, nic wolne. Wolne. Dobra, to teraz zadzwoń do Balbiny. W ogóle Balbina zmieniła swój look, jak mogliście zauważyć.
Tak, pogadaj z nią, dowiedz się, czy coś ona tam nowego się dowiedziała o Anielce. Co ty? Co? Czy wy widzicie? On się zakochał w swoim ojcu. Simsy mnie dobijają. Ale zaraz, ja muszę zobaczyć. On jest oznaczony jako... Nie jest oznaczony jako jego ojciec, oczywiście. Będę musiała to znowu naprawić, tak jak kiedyś mi się zepsuło. No, że niby tutaj jest jako jego ojciec, a tak naprawdę w relacjach tutaj jest dla niego jako zwykły znajomy. Dlatego muszę to zmienić. Ale przynajmniej nie spodziewaliście się, że Sławek wróci do żywych. Oczywiście on w ogóle nie umarł nigdy, okazało się. Oczywiście żył. Bo nikt nie zmartwychwstaje w Simsach. Po prostu on zniknął, a jego śmierć była po prostu... Jak to się mówi? Już zapomniałem, jak to się mówi. Jak ktoś... Kurczę, zapomniałam tego słowa. No wiecie, chodzi o to, że była sfałszowana ta śmierć. Że nie była, że naprawdę nie umarł. Tylko to wymyślił, żeby móc się ukryć i być bezpiecznym. Taki z niego dłużnik. Trzeba sobie radzić. W ogóle jakie to jest... Bardzo mi się podoba to mieszkanie. Jest takie dopracowane. Zobaczcie, tutaj są jakieś różne sałatki, jajka nawet, kubeczki, owocki. Bardzo mi się to podoba. Bałam się, że ten dom właśnie będzie się bardzo mocno zacinał. Ale całkiem nieźle chodzi na razie. Nie mogę powiedzieć, że nie. Są co prawda różne dziwne bugi albo ścinki, ale daję radę. I tak, teraz rozmawiam z Balbiną i on w ogóle postanowił, że jak urodzi już to dziecko kosmiczne, to sam zajmie się poszukiwaniami Anieli. Bo ten brzuch teraz mu trochę przeszkadza. Więc tak. Aha, co ty jesz? Aha, ty jesz tosta, ale wsadził ten talerz w te talerze z młodów i patrzcie, jak fajnie to wygląda, jakby jadł właśnie coś takiego. W ogóle wychodzi sobie fajnie jeść śniadanko na ogród i... Jest tak przyjemnie, tylko szkoda jest, że on jest taki sam, bez rodziny i w ogóle. To jest bardzo smutne. Bardzo fajnie by było, gdyby mógł zjeść śniadanko. Z żoną, z dziećmi, ze swoją rodziną. Ale niedługo będzie miał już swoją córkę albo syna. Także wiecie, już nie będzie samotny. A może w końcu kiedyś kogoś pozna, jak już się skończą jego problemy wszystkie, będzie miał czas, żeby jeszcze znaleźć kobietę swojego życia, taką prawdziwą. Z którą się będzie dobrze dogadywał. Dobra, najedzony to super. Co on może teraz porobić? Pokaż mi te psy. Brudny, brudny. Brudna. Jesus, wiadomo. Wiadomo, jakżeby inaczej. Dobrze, że tu jest wanna. Ktoś pomyślał. Ten, kto budował ten dom, bardzo dobrze wie, jak jest ze zwierzętami. Zacznijmy od Sony, bo ona jest największym brudasem. Wszyscy, co grają w Simsy, wiedzą, że wanna na ogródku to podstawa, jak się ma zwierzaki. Przecież inaczej się nie da. Ale powiem wam, jestem trochę podekscytowana tym drugim sezonem Biedaków, bo tyle na to czekałam. Już po prostu od tak dawna mam przygotowane to wszystko. Tylko wystarczyło nagrać odcinki jeszcze. No i ciekawe, jak wam się podoba w ogóle to, bo ja jeszcze nie wiem. Czemu nie wykąpałaś go? Krupek, co z tobą? No chodź, kompu, kompu. Ale kto by się spodziewał, że Damian jednak będzie w ciąży? Ja nigdy bym się nie spodziewała. No i mamy takie dziwne urozmaicenie. Kosmiczne dziecko. W sumie chciałabym, żeby to był chłopiec. Byłoby fajnie, jakby miał syna. Lidas! Idziesz, Soniu? A czy nie Soniu, tylko Milka? Milka.
trzeba pokąpać te psy, bo śmierdzą. I co nam jeszcze zostało? Morus chyba tak. Gdzie jest? Ojej. Proszę do wanny ze mną. Ej, i mamy tego lokaja? Jest tutaj. Na pewno masz mnóstwo roboty, ale chcę się tylko przypomnieć i utrzymać kontakt. Może czasami jest ciężko i nie chcę, żeby mi nasze przyjmie na siebie ciężarem. W ogóle popatrzmy, kogo on tutaj ma. Z przyjaciół to ma tylko te dwie... A nie, tutaj są jeszcze. A to rodzina sama. Ciekawe. O co ci chodzi? Nie musisz się dostać do tych kwiatków, tak? A co ja ci zrobię? A co ja ci zrobię? Mam niszczyć sobie dekoracje? Fajnie te płatki tutaj. Co ja ci mam tutaj zrobić, no? To ci przeszkadza, czy jak? Ja nie wiem. Patrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Te płatki są sztuczne. W sensie... Nie mogę tego płatka. Ja nie wiem, co mu przeszkadza. W dobrą stronę są te kwiatki ustawione. Ale co ja ci mam tu zrobić? No. Ten płotek mu tu przeszkadza, ale on ładnie wygląda. Psujesz mi tutaj dekoracje. No to do kibelka, kochany. Szkoda, że nie mam na dole toalety. No i co, znowu musi się przespać, bo jest zmęczony. Jak tamten lokaj radzi sobie z tymi kwiatkami? Gdzie to było? No nie, muszę mu usunąć ten płotek, bo będzie mi tutaj daru ryje. Bez przerwy. Kurde bele. Dekoracje mi tutaj niszczy, bo on nie może się dostać. Co za skandaliczny lokaj. Za co ja mu płacę? Za marudzenie? Takie to fajne. No ale dobra. Jak ma mi tutaj się drzeć wiecznie, to... Okej, okay, teraz sobie dasz radę? Będziesz zadowolony z życia? Coś jeszcze tutaj jest takiego dziwnego? Ambrozja chorobliwa. Ja nie wiem, czy on tutaj się dostaje. W ogóle te drzewka to chyba po... Wywalam, bo kto się ma zajmować tym ogrodem całym? O Jezu, jeszcze z tej strony! Że ten lokaj będzie cały dzień siedział w tym ogrodzie. Dlatego mnie to denerwuje, że nie można mieć i lokaja, i ogrodnika, bo lokaj taki cwany, że niby wszystkim sam się zajmie, a potem się nie wyrabia i... Do dupy. Tak, z taką robotą. No. Chodź no mi tu. Nie mogę tu trafić. Dobra. Oj, nie chciałam kwiatku usuwać. Dobra. I weszłam w krzak. Nóż. Oby teraz był zadowolony. Chociaż pewnie tutaj zaraz będzie też Daria. Co tu lata? Jakieś grzybki tutaj. Matko jedyna. Dobra, wracam do Damiana. Damian, wróć w końcu, bo ten odcinek będzie trwał wieczność. No czemu? Myślałam, że jak Simka jest w ciąży, to się zatrzymuje wiek, a jemu tutaj rośnie. Nie podoba mi się to. Dobranoc. Dobranoc.
Adam znowu wstał w nocy. Tak to jest, jak się chodzi spać wcześniej, ale ta ciąża już tak ma, niestety. Sam sobie musi gotować znowu. A weź znowu makaron z serem zjedz. Tutaj, o właśnie, Sonika. Ty, mała psujo. To Milka w takim razie? Czy ty psujesz? Oczywiście. Oczywiście. Ty, niedobra... psino. Nie wolno niszczyć. Co to jest? Kto się tak zachowuje? Kto się tak zachowuje, pytam się? Kto cię tego nauczył? Nie wolno tak się zachowywać. Nie wolno. Niegrzeczny piesek. No. O, ale już się nauczył w końcu. Może będzie spokój z tym. Zjedz makaronik z serem. Och, i znowu chce jechać do pracy. Nie rozumie, że nie może. No, nie rozumie. O. Potem znowu wyczyścimy i napełnimy miseczki. Te psy żrą jak nie wiem co. Żrą i żrą. Głodomory. O, to działa? Nie działa. Nie działa. Mikrofalówka tak, ale to już nie. Tylko taka ozdoba. Damianie, czy ty dzisiaj urodzisz? Czekom, pewnie jakoś w nocy urodzi. Co z tym Damianem znowu? O co ci chodzi, Damian? No i mamy rano. Co on chce? Krzesło do jadalni w cenie co najmniej 400 simoleonów. Co za gwiazdor. Nie będę ci nic ukupywać, masz ładny dom. Mi się podoba. Nie chodzi o ceny, tylko o wygląd. O. W ogóle ten lokaj chyba na mnie sprząta w domu, jak siedzi cały dzień w tym ogrodzie. Nie podoba mi się to. Chyba usunę ten ogródek. No i co, Damian? Nie masz ochoty urodzić już? Nie za bardzo chyba. Idź na telewizor. To będzie twój... to będą twoje najdłuższe dwa dni w życiu. Nigdy tak się nie leniłeś chyba, jak dzisiaj. A ja razem z tobą. Weź przełącz na coś. Weź o gotowaniu, może się coś nauczysz. Jest! 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 Kurde, nie ma nie mam jego. Matko jedna. Co to będzie, co to będzie? Jaka śliczna dziewczynka. Oh my gosh. Czy nie jest piękna? To chyba najpiękniejsza kosmitka, jaką widziałam w tej grze. Jestem zachwycona, zachwycona. O Jezu, jak jedać. Naiwie. Jak jedać naiwie. Muszę pomyśleć teraz. O, nie wiem, czemu teraz mi przyszło do głowy, żeby ją nazwać Diana. Nie mam pojęcia dlaczego, ale niech już będzie. Brzmi jak imię dla księżniczki. Zobaczcie na nią, zobaczcie. Damian i jego pierwsze dziecko. Prześliczne. I jeszcze jedna wodzia. Musi być na pamiątkę. Taka chwila. Taka chwila. Obejmij połóż. Obejmij. No. Obejmij i daj jeść. Wiecie co, ja chyba jej nie zostawiam. Ja nie...
miałam podrzucić ją Balbinie i... Znaczy Damian miał podrzucić ją Balbinie i... szukać Anieli. Ale chyba jej nie zostawi, bo jej taka słodka. Damian chyba nie ma serca zostawić swojej córeczki, jak uważacie? Ja myślę, że nie ma serca jej zostawić. Zobaczcie. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Pada się zachwycać maleństwem. Są cudowni. Cudowni są chyba. Muszę jej zrobić pokoik. Muszę jej zrobić pokoik, tylko gdzie? Ale bo w sumie zmniejszyła tą łazienkę, to dałoby radę, nie? Po co mu taki prysznic wielki? I ta łazienka taka. O, ja tu już coś pokombinuję, spokojnie. Spokojnie. Zaraz coś wykombinujemy. Czekajcie chwilę. Dobra, wróciłam. Trochę sobie tutaj nabałaganiłam. Ale to nic, później to wszystko ponaprawiam. Na razie stawiam tylko koiec tutaj i takie coś. Potem będę tutaj dodawać rzeczy. A wiecie, Damian to facet, on się za bardzo nie zna na dzieciach ani na dekorowaniu pomieszczeń, więc wiecie. Na razie mała Diana będzie miała taki pokoik po prostu. Oczywiście poza nagraniem sobie to pozmieniam i tak dalej. Tutaj mu zepsułam niestety łóżko. Nie ma tej pościeli ładnej, co było. Ale to też się naprawi. No i co? Myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek. Nie wiem, czy ja to podzielę na pół, czy to będzie wszystko w jednym. Ale zobaczymy. Zobaczcie naszą małą kosmitkę. Bardzo się cieszę, że ma taką ładną twarzyczkę. Przede wszystkim, bo wiem, że kosmici to... czasem wyglądają naprawdę kosmicznie. Także udało nam się. Ale... aha, nie mogę zobaczyć. Nie mogę teraz zobaczyć jej matki. Także to sobie sprawdzimy, jak podrośnie. Chciałam zobaczyć twarz tego kosmity, czy jest ładna właśnie, czy to po nim odziedziczyła tą urodę, bo jak wiecie, to Damian nie ma zbyt ładnej twarzy. Jeśli chodzi o nos i tak dalej, także wiecie. A się baguje ten... cały lokaj. No ale dobrze, ja już będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Dzisiaj spędziliśmy taki nudny dzień z Damiankiem, że właściwie to 2 dni. I doczekaliśmy się narodzin w końcu. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy Damian rzeczywiście zostawi Dianę z babcią? I czy uda się na poszukiwanie Anieli, czy jednak zostawi tą sprawę policji, a sam zajmie się swoją córką? Wszystko się okaże. A tymczasem to było na dzisiaj tyle i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!